Hej, witajcie, tutaj Lukas, jest ze mną Kiksunio. Hej, hej! A, myślałem, że zapomniałem wcisnąć guzik. Kołachowi się to zdarzyło. Okej, skoro jak tak widzicie, no, po tytule tych odcinków, to jest seria PvP, w której ja gram przeciwko Kiksuniowi. Gramy teraz na kapitanie, z tego co pamiętam, oraz ustawieniach świata... już na nie pamiętam jakich, ale ogólnie takich, no, trochę trudniejszych niż to było przedtem. Ja gram Hive Mindem, Kiksunio gra... robotami. Robotami. Robimy po prostu takie starcie tych dwóch, po prostu doktryn, komu się lepiej tutaj powiedzieć. Co prawda w tej grze dużo zależy od tego, co nam się wylosuje na początku. I ja mam wrażenie, że będę miał pecha jak zwykle z tym. Kiksunio ma też dużo większe doświadczenie Stellaris niż ja, ale tak czy siak myślę, że walka będzie dość ciekawa, to jednak nie zawsze pomiędzy graczami. Wiadomo, trzeba coś pokombinować i coś fajnego zrobić. Dajcie znać, czy taki pomysł na takie rozegranie tej kampanii wam się podoba. Oczywiście zachęcam was do pozostawienia lajków. Kampania będzie się rozgrywała tak jak wcześniej, codziennie o godzinie 16. Będziemy wam uploadowali kolejne odcinki i nie nagrywamy chyba na wyrost tych odcinków, więc możemy się od razu odnosić do waszych komentarzy. No i tak samo, pod tym odcinkiem też zrobię komentarz, w którym będziecie mogli zostawić nazwy swoich planet, więc jak najbardziej, bo chyba tym razem będę planety nazwał, bo było tak dużo tych nazw, że tym razem chyba będę planety po prostu nazwał skolonizowane lub przejęte, a nie tak jak wcześniej było systemy. Ja oszczędzę się, bo ja, jak jestem robotem, to mogę wszystko osiedlić i będę miał za dużo roboty. A, w sumie, no to widzisz, no ja akurat nie mogę wszystkiego, mogę prawie wszystko. No jest, tak. Okej. Okay. Dobra, no i tyle. No, musicie obejrzeć, żeby mieć pełen obraz, no to musicie obejrzeć perspektywę moją, jak i Kiksunia. Ja tutaj się postaram wam jakoś przylinkowania do filmików Kiksunia podrzucać, jak najszybciej się to da. Więc, no co, zapraszam was do oglądania, a Kiksuniowi życzę powodzenia. Dzięki, nawzajem. Dobra, jeszcze jaka prędkość na początku? Chyba trójeczkę. No, wiesz, dla mnie możesz od razu dawać największą nawet. Serio, to no jest no, czyli tak, trójeczkę. Tak czy siak się, no... Dobra, a u mnie strasznie... Dobra, to puszczam i powodzenia. Że tam tyldę mamy. Jak widzicie, też przestawiłem już na angielski, co powoduje, że niekoniecznie będę wszystko aż tak dobrze rozumiał, jakbym chciał. Gramy też na tych przyspieszeniach badawczych i tak dalej. No, Surface, no najważniejsza jest jedność na początku dla każdej nacji, nawet mojej. Jedność jest najważniejsza, żeby ją mieć jak najszybciej. No, zrobiliśmy taki pomysł sobie PvP, myślę, że to będzie dość fajne do oglądania. Tutaj mówię, no dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No kurka, tutaj akurat tak dziwnie te klastery mi się ułożyły. Tu mam jedną taką nogę, drugą tutaj, w tą stronę. No nic, badamy tak, żeby to zobaczyć jak najszybciej, co nam się tutaj dzieje. Od razu zrobimy kolejnego science shipa. Ogólnie fajne jest to w moim Hive Mindzie, że jak tutaj sobie obejrzycie, to ja mogę naprawdę w jej biście szybko się rozprzestrzenić. Zobaczcie, pop growth plus 25%. Koszty edyktów to akurat ja sobie sam wziąłem, żeby były niższe, bo edykty uważam cały czas... Boże, to było straszne. Ja zmienię tego doradcę, jak to się robiło. To mnie przeraża. Okej, jeszcze. Koszty edyktów sobie wziąłem. Uważam, że to jest mocne, bo ja często lecę praktycznie od samego... O, nie mam energii. 200 energii, no dobra, to z tym akurat poczekamy. Dobra, tu mi skończyło. Rozmnażanie mam bardzo szybkie, jak na początek, 1,45 dla naszej populacji i na tym mi bardzo zależy. I ogólnie będzie mi najbardziej zależało na tym, żeby nasza populacja jak najbardziej rosła i żebyśmy się wszędzie rozprzestrzeniali. No, teraz nie mam jak wam tego pokazać, ale ogólnie moja nacja powinna bardzo szybko ekspansić. Jeżeli będę miał pecha, i nie wiem, zablokują mnie jakieś potwory wielkotysiącznymi armiami, zablokują mnie, nie wiem, jakieś imperia tutaj w okolicy, tak, nie będę miał tego pola do ekspansji, no to jestem w dupie i przegrałem już z Kretesem, nie wiem, jakbym miał z tego wyjść. W sumie nie wiem, jaką granacją kiksują, bo starałem się nie podglądać go, żeby to, było dla mnie, żeby to była dla mnie taka niespodzianka, jak go napotkam tam na swojej drodze. Więc tutaj po prostu nie wiem, jaką ma taktykę, nie wiem, co on może przyjąć. Chociaż spodziewam się... I no, wielką przewagą nie wiem, co wziął, bo jeżeli wziął na przykład... Fajnie byłoby, jakby wziął... nie wiem, eksterminatorów. Jak weźmie eksterminatorów, to jest dla mnie troszeczkę łatwiejsze, ponieważ nie będzie przejmował populacji, które podbije, nie będzie zamieniał ich na produkcję, tylko będzie, znaczy będzie ich zamieniał na energię, ale potem tak czy siak musi to zastąpić swoją własną populacją, nie? Ja uważam, że najmocniejsza jest rasa typu Borg, która właśnie podłącza te wszystkie istoty
do Nexusa zbiorowe. Ładny świat, Tropical Wars. Ej, wyjebisty pod minerałki. To będzie świat do minerałów, jak nic. I serio, tą panią to ja muszę zmienić, bo ja się zaraz popatrzę ze strachu, co ona mi może tutaj zrobić. I jak powinien mieć strasz, zobaczcie jakie ja mam niskie koszty kolejnej bazy. Przecież to jest po prostu za friko praktycznie buduję, nie? Więc to jest dla mnie po prostu wyjebiste, żeby tu jak najszybciej tą ekspansję robić. W sumie to nawet kolejnego konstruktora jak najszybciej muszę zrobić, żeby mieć jak najszybciej tą ekspansję w każdym możliwym kierunku, jak najszybciej kolejne stacje i tak dalej budować. Nasza flota jest też troszeczkę silniejsza, zajadanie populacji daje nam, no to co ja mówię, ekspansja, a właśnie co mi da to unrest? Czy mnie dotyczy unrest? Nie, jesteśmy hive mindem, nie dotyczy mnie to w ogóle. I się tak chwileczkę zaczekajcie, no tutaj unrest, hive synapse, nie wiem co robi ten budynek, więc będę musiał sprawdzić potem na wiki, building speed, pop growth, plus 25, ej to już byłoby w ogóle jakieś pojebane na maksa, jak to bym miał. Bardzo szybki rozwój populacji, ale mówię, dla mnie to jest chyba najważniejsze, żeby jak najszybciej eksplorować. Tu będę miał jeszcze tańsze bazy. Jeszcze tańsze bazy o kolejne 10%. Też wydaje mi się, że to akurat pod tym kątem jest słabsze. Construction shipy. No i co? Tutaj możemy zbudować na początek minerał. Kurka, tylko z energią możemy zrobić. To nie będzie energia. W tym momencie. Tutaj zaraz to sobie osiedlimy. Tutaj będą minerały i ja tych minerałów potrzebuję bezwzględnie. Potrzebuję bardzo dużo minerałów, żeby jak najszybciej się rozprzestrzeniać po tej galaktyce. Construction ship kolejny. Kurka, myślałem, że to szybciej będzie mi badało, serio. Okej, tak. A, już tutaj wziąłem. Okej, dalej tutaj bierzemy. Build, szybciej. Dobrze, wiem, że construction is complete. I mi to należy. Tu na razie nie zwiększamy tego, tak? Niech mi to wszystko... Chociaż sobie może lepiej jest to zwiększyć. Chociaż może jest to zwiększyć, zmieniam. Polityka i edykty. Map star system. Jak najbardziej to bierzemy. Food stockpile i bierzmy na large. Niech mi to leci do tych 5000. No bo... Przy tej naszej nacji to jest jakieś takie dziwne, pamiętam, że tu miałem zawsze duże problemy, jeżeli idzie o, tak, jestem w dupie, nie jestem, dobra, myślałem, że mam tu zamknięto, dobra, jeszcze tutaj, dobra, czyli jednak tylko dotąd, leave, na razie to zostaje, survey system i potem tu survey system. Dobra, tutaj construction shipy. Oj, tu już mamy lepszy system. Tutaj możemy coś postawić lepszego. Bo nie mamy mieszkalnego, mamy dwa pola asteroidów, mamy energię. Bardzo dobry system tutaj jest dla mnie. W sumie jak się da, to będę zbudował trzeciego badacza. Bo na razie chcę polecieć jak najbardziej w odnogi, żeby zobaczyć, gdzie ja mam tych moich sąsiadów walonych. I bo będę musiał ich podbijać. To jest no niestety coś, czego nie uniknę. Ja muszę ich podbijać. Okej, kolejny system. Tutaj wyjebiście i jak najszybciej buduj mi do minerałów. Przydałoby mi się mieć jeszcze tańsze stacje, no ale tego w żaden sposób nie szło zmienić chyba. No tutaj jakbym prał reform government, jakbym chciał brać coś dodatkowego, to consumer goods, core system, research, one mind, coś tam, Strange of Legion i Subspace. To jeszcze ewentualnie się zastanawiałem zamiast tego Edict Cost, żeby mieć tą większą flotę na początek. No ale na razie zrobiłem to w ten sposób. To był błąd, to powinienem wziąć jako pierwsze, no ale trudno. Weźmiemy jako drugie. W sumie też tego drugiego tego nie potrzebowałem, bo to, no, jedynka na początku mi wystarczyłaby w zupełności. Dobra, skończymy. I na razie anomalii zostawiamy z tyłu, nie są one mi potrzebne. Kurka, mam pecha, bo... O, właśnie tutaj możemy. Mam bardzo mało pól. The beginning of precursor, początek prekursoru. Jakiegoś tam traita zdobyliśmy, nieważne, construction shipy. No wiem, też mi buduj tutaj. Technology conceived. Nowe badania, dobra, Minic Network, o tak,
kurka, dwie takie technologie, jaki to jest trudny wybór, czy szybsze rozmnażanie się, a to jest mi drogę do genetyki otwiera. Więc ja wezmę to wezmę. Bo dla mnie genetyka będzie bardzo, bardzo ważna. Dobra, tu mamy, teraz tutaj. Każde dwa punkty nam przyspieszają dalszą ekspansję, więc lećmy tutaj jak najszybciej. Co muszę mieć też tak jak najszybsze te edykty wszystkie, żeby mógł je zacząć odpalić. Co prawda na początku dużo z tego korzystać nie będziemy. Ale myślę, że już nawet od samego początku życia tych minerałów może być dla mnie bardzo, bardzo istotna. Zwłaszcza jeżeli mamy po prostu te. Boże, ja bym się czuję jakbym z ergami grał, serio. Że każda sekunda, w której nic nie robię, to jest sekunda dosłownie stracona. Kurde. Już nawet mam taki odruch ze StarCrafta, zaznaczania po prostu czegokolwiek. Boże. No tam jest to po prostu taki, no trzeba mieć taki tik, żeby po prostu nie zamulać. Nie zamulać, trzeba cały czas coś robić i skrótami klawiszowymi napieprzać. Boże, ja tego nienawidziłem. Jak to trzeba było wszystko dobrze i precyzyjnie robić w StarCrafcie. Dobra, co mi skończyło budować? Okej, jakąś technologię mamy. Okej, Energy Grid. Unlock. I tutaj któreś z tych odblokowywało... Okej, no ale w to pójdziemy. Energię. Surowce są mega ważne na samym początku, więc pójdziemy w nie na samym początku również. Dobra, tutaj zbudujemy bazę i przeskoczymy dalej. W sumie myślę, że jak dotąd zbadam i tutaj zbadam... W sumie to nie wiem, tutaj i tutaj. O kurka, nie. Research, służbaj systemu jak najszybciej. To na tym stanę na razie z taką eksploracją dalszą. Okej, tutaj. I teraz tutaj. O, ale energia też mi się kończy, więc zaraz będę musiał też... Czy ja właśnie napotkałem gdzieś jakąś nację? Napotkałem... Boże, z nich i tak z nic nie skorzystam. Jest trudno, dobra, bierzemy teraz tak jak to mówiłem. I potem dopiero te Service Unclip zmniejszone. Dobra, i teraz myślę, że polecimy najpierw w tą stronę. Survey. Tak, tutaj to. Tutaj to. No już teraz zaczynamy mieć coraz lepsze. Tutaj się potem cofniemy, może energię zrobimy, bo mamy ją na zerze niestety. Tutaj ty mi zbudujesz też kopalnię. Mamy gdzie energię tutaj pozyskać? Naszej tym? No mamy tutaj clear. No, jakoś superancko super nie jest, ale źle też nie, jeżeli mam być szczery. Tak, to zrobiliśmy, więc tutaj, no co, jesteśmy na zerze, więc teraz tak naprawdę musi... tu cztery, dobra, to jest ma priorytet, bo to aż cztery energii dostaniemy, więc to jest wyjebiste. Tutaj 2-2. No na razie jakichś takich super mocnych systemów nie mamy, no niestety czegoś takiego nie mamy. Będzie to problematyczne dla nas. No, najlepsze jest to, że po prostu ta nacja nam się dość szybko rozmnaża, no i z tym problemów być nie będzie. Tutaj trzeba będzie jedzenie zrobić, bo nie mam żadnego innego popa, w którym bym mógł to zrobić. Okej. Dobra, pozostałe to jest tutaj stacja. Powiem wam szczerze, że te stacje od energii nie powinny nic kosztować moim zdaniem. O nie. Prey! Dobra, ale tą nację na szczęście... Chixi, no... Mogę mieć ich totalnie w pompie. Nic mi nie zrobią, nie są wrogo nastrawieni. Okej, construction cost. No dobra, to lećmy tutaj. Musimy jakoś się zacząć rozprzestrzeniać jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. No ale wiecie, już mamy pierwsze problemy, co nie jest niczym dziwnym dla takiej nacji jak nasza. Our construction is complete. Musimy po prostu przejść do przodu. No problemem będzie energia ewidentnie na samym początku. Build, bo jak widzicie mamy z nią dużo spore problemy. No to minerałków mamy wyjebiście dużo. Dobrze, że nie brałem bonusów do wydobywania minerałów, bo akurat tego bym chyba tutaj nie potrzebował. Dobra, to i tutaj zrobimy... power plant. Zresztą power plant wynajdujemy już wyższy poziom, więc też to jest dobre dla nas. We have found an anomaly. Leaf. Anomalię wolę później badać, powiem wam szczerze.
Uważam, że na początku jest najważniejsza eksploracja, żeby dowiedzieć się, gdzie są najbliżsi przeciwnicy, jak daleko muszę to wszystko skolonizować. Zresztą widzicie, ja przeskakuję pomiędzy tymi klastrami i w zasadzie jest duża szansa, że na przykład ja tu gdzieś naszych przeciwników zaraz odgrodzę. Dobra, już zaczynamy mieć jakąś tą produkcję również. Znaczy ja tu jestem w stanie, to jest trójk, o to tu się cofnimy i... albo i nie, dobra. Tu jest cztery, czy to jest na jednym polu czwórka? Tak, to zajmijmy ten system. Już za chwilę to zrobimy. No. Dziękuję. Co nie zmienia faktu, że będę miał naprawdę spore problemy z piratami, ale wiemy, że pierwszych piratów ja mogę mieć w pompie. Mogę mieć totalnie w pompie. W sumie tutaj byśmy zrobili farmy najpierw przed energią, bo energię jestem w stanie skądś mieć, a farm znowu nie jestem w stanie. Okej, zaraz to od... Okej. Gdzie jest hostile spawn? Wyjebiście, blokuje mnie 530. No to dobra, no to tu na razie to cofniemy. Leave behind. Niech mi tam to leci i będziemy to potem nadrabiali. Dobra, jak tutaj to wygląda? Dwójka. Czwórka. Wyjebiście, 4 na energii. To tutaj skolonizujmy ten system. No to mi się też zaraz skończy, będziemy szli dalej, dobra. I teraz tak, energii mamy, to najpierw zajmiemy się tutaj wami, o. Minerałami, ale energię też oczywiście muszę mieć, bo no potrzebuję. Dobra, tak, to mamy, ale czekamy cały czas na populację. Na razie naszą planetą już więcej się nie zajmujemy. W sumie teraz by mi się przydało może zbudować kolejny statek badawczy. Ale to musimy zwiększyć najpierw jeszcze produkcję minerałów, tak gdzieś do 50-60, zanim wybuduję ten kolejny statek badawczy, bo na razie to mi ledwo starcza, żeby po prostu zajmować kolejne systemy, a to mówię, no eksploracja i zajmowanie tych kolejnych systemów jest u mnie super ważne, żeby po prostu jak największy obszar zanim to i spotkamy, żeby mieć po prostu czego potem flotę zbudować. Dobra, to zrobione. Najpierw zabudujmy tutaj link station na tym. Dobra, tutaj zbadaliśmy i mówię, no to już jest zbadane. Teraz tutaj i tutaj. Te rozgałęzienia są super ważne, bo tutaj pójdziemy za nimi. I na przykład, o potem, chociaż patrzcie, tutaj jakbym poszedł, bym znowu zajął kolejny cluster. Ale tu już my powinniśmy kogoś zaraz spotkać, więc to też nie jest takie hop-siup, że tak powiem. Dobra, chociaż nie, energię weźmy. Okej, badania, skończyliśmy, reaktor, deflektory są super ważne. Deflektory są super ważne, żeby je mieć, dobra, tutaj to. Tak, najpierw ciebie. Tutaj skoczymy, chcę zabezpieczyć po prostu tutaj to sobie wszystko. Dobra, kolejna technologia została zbadana. Genetyczna klinika, pop growth speed zwiększony, jak widzicie, jeszcze bardziej. Na tym jest super zależy, żeby mieć to jak najszybsze. I chyba tutaj muszę to brać teraz, żeby mieć też tą produkcję zwiększoną. Na razie to zostawiamy. No i moglibyśmy teraz zwiększyć wydajność naszych budynków. Zaczniemy to robić po kolei. Ok, tutaj to nie jest najlepsze. No to tego science'a tutaj zostawiamy do działań na tyłach. Każemy mu zbać wszystkie te systemy, które przegapiliśmy, nie? Kolejne systemy lecimy, zajmujemy. Energię poproszę, też mi zbudujcie. Mamy 39, więc to już jest, to już są fajne liczby, to już są pierwsze fajne liczby, którymi możemy coś zrobić więcej. Build. Okej. W sumie, jeżeli macie jeszcze dla mnie jakieś podpowiedzi, tylko mi nie podpowiadajcie, co robi Kiksunio, jakie ma plany, jaką przyjął strategię, bo nie chcę tego wiedzieć. Nie interesuje mnie to, jeżeli gdzieś tak zauważy, że ktoś dostanie permabana po prostu u mnie na kanale, na komentarze czegokolwiek. Z góry to uprzedzam was. Moduły to... No i widzicie, ej, wreszcie już nasza produkcja wygląda wyjebiście. Our construction is complete.
No, tylko mówię, że jest spora szansa, że ja to niestety przegram. Mówię, Kiksunio się dobrze na tym znasz, Nad, jeżeli mi się uda jakąś tutaj... jeżeli Nad coś tutaj zrobi, co jego zaskoczy, co raczej w to wątpię. Bo on bardzo dużo grał w Stellaris, ma bardzo dużo serii u siebie na kanale. I zresztą Kiksunio też jest taki, że on siądzi w Wikipedię czyta, więc... A ja jestem taki, ja uczę się grając. Więc, ale kurde, uwielbiam to. Ja uwielbiałem te serie, w których dostałem wpierdol w Europce, bo się z nich naprawdę dużo nauczyłem. Więc to, na to samo liczę tutaj, powiem wam tak szczerze, między nami nie mówcie Kiksuniowi tylko o tym. A dobra, to tutaj jeszcze nie musimy, bo nam populacja się nie zrobiła. Że mamy ją na zerze, więc trzeba z tym poczekać. I w zasadzie my chyba będziemy mieli ten budynek do zwiększenia populacji, nie? No, walić naukę na razie. Nauka nie jest super dla mnie ważna na ten sam początek nasz. Energię, 11. Dobra, zajmijmy kolejny system. Aha, i tutaj też za chwilę zajmiemy kolejny system i tutaj przejmiemy energię również. Co mówię, no, badania naukowe to ja sobie potem porobię. No, tu mamy tego trochę tutaj w okolicy, więc też nie jest najgorzej. Okej, 10, co to jest? Population growth, kolejne. I w zasadzie ja też nie chcę kolonizować kolejnej planety, dopóki nie zdobędę tego jednego przynajmniej w całości, a najlepiej byłoby tutaj poczekać, żeby to przyjąć, Synchronicity również. Mieć ten przyrost populacji jeszcze zwiększony. Tutaj się zapowiada, że fajny system na energię. No to jest beznadziejny. No i ty budujesz? Tak, budujesz, okej. No i tu mamy znaczy jakby tą całą gałąź odciętą. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Kurde, ale już mnie zżera po prostu też ciekawość, co tam upisuje. Ale wiecie, co jest najgorsze? Taki obszar zbadałem i mamy jedną planetę do zamieszkania. To jest masakra. Dla mojej nacji to jest masakra. No, tu już zajmiemy wszystkie planety. I w sumie tutaj może Starbase'a zbudujemy od razu, bo mam wrażenie, jakby tam po prostu nasza dalsza ekspansja nie miała racji bytu. Bo w najbliższym czasie i tak nie będzie miała. Więc możliwe, że tam jakoś tego Starbase'a zbudujemy, ale to zobaczymy. Leave bit for now. Ale to jest straszne, naprawdę, mamy jedną 18 blisko nas. To jest jakaś tragedia. To jest naprawdę jakaś tragedia. Okej, okay, Beard of Piracy, ale tych początkowych piratów możemy mieć w pompie. Bo ich rozwala po prostu zwykła nasza stacja kosmiczna. Kurka, zazwyczaj do takiego umysłu. Ma 186. Wyślijmy tutaj statki do pomocy. Będzie szybciej po prostu. Evention jest najważniejszy u Corvette, więc weźmy to. Okej, jak my wyglądamy? No mamy sporo minerałów, to lećmy tutaj. Zajmijmy ten system. Znaczy, energii mamy sporo. Jeżeli dalej tak pójdzie, to ja będę musiał chyba wyjść będę musiał chyba flotę rozbudować. Ej, patrzcie, no nie są takie złe te pirackie floty pierwsze. A naprawdę nie mam ani jednego systemu. Co to jest? To jest jakaś tragedia. Dobra, i wracamy budując stację po drodze. Dobra, w sumie też zapomniałem, że bardzo wielu z was mi często polecało, żebym rozwiązywał flotę na samym początku rozgrywki, o czym totalnie zapomniałem tym razem. Mam nadzieję, że na następny raz się poprawię jednak. Dobra, takie coś. O, druga planeta! Savannah World 20, no niech będzie. Tu już mamy po prostu dwie planety, jej, super! No ale to powiem wam, że tragedia ogólnie. Bardzo źle mamy na początku tutaj. Starczy, jeżeli idzie o całą resztę, to tak se tak naprawdę. Też również, nie jest jakoś superancko. Dobra, lecimy tutaj. W sumie łatwiej... Nie ma tutaj łatwiej.
tu już jest tyle odnóg, że ciężko będzie cokolwiek zrobić. No tutaj mamy odnogi, tu mamy odnogi, o widzicie, no to już jest spore. To jest kolejna planeta, 13, szkoda kolonizować w ogóle coś takiego. To jest system potrójny, więc też raczej nie będzie planety zdatnej do zamieszkania. No aż nie wiem, czy jest to taka... Pytanie, czy ja już mam jakieś te plany, nie te, tylko edykty. A gdzie to było? O tutaj, czy ja mam to? Okej, to jest 240 Wardens Army Damage Leader Experience Gain. I to mi wszystko za żarcie kosztuje u mnie? I to bym chciał 400, ej, tu u mnie żarcie jest bardzo ważne. To też sobie to weźmiemy. A tu zabudujmy wszystko. Jak my wyglądamy na planecie? Mogę coś jeszcze upgrade'ować? No niestety nie, dobra. Tu już tak mamy, to tutaj zrobimy energię. A tutaj chyba nie mam wyboru i musimy jedzenie. A to może nie teraz. Dobra, gdzie jest jakaś droga flota? Znowu jesteśmy atakowani. Ale to już tym razem sobie oleję. To jest fajny system. Mało minerałów, ale dużo energii, co prawda na tej planecie, którą kolonizuję, więc tam się nie opyla tego nam robić w żaden sposób. Chyba wygramy, nie? Więc dobra, też to olać. I w zasadzie możemy sobie pozwolić na trzeci statek badawczy. I pójdziemy tutaj w tą odnogę w takim razie, tym statkiem. Survey... Ale tu już gdzieś ktoś musi być. To już po prostu niemożliwe, żebym miał aż tak dużo klastrów po prostu pustych. Our construction is complete. Our construction is complete. Kolejnego tego... Halo, już 26 minuta, tak przypomnę. Dobrze. Ja tu kombinuję, cicho! Aj tam. Ja też kombinuję, dobra, no. Ale trzeba... No dobra. Trzeba jakoś pozwolić tej godziny, więc... No, dzięki za oglądanie. Tak, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zarówno u mnie, jak i Kiksunia. No i mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już jutro o godzinie 16. Pa, pa. No, hej!